karierze wygrałem wszystko, o czym marzyłem. No nie. Moja żona wie, co to spalony. Wie. Tak. Tak. Tak albo nie. Tak. Wie. Tak. Tak wie. Tak albo nie. No dobra, zadam. Kazimierz Węgrzyn jest najlepszym obrońcą, przeciwko któremu grałem. Nie. Sorry. No to dobrze, przynajmniej szczerość. Szczerość to w naszym klubie norma. Byłem napastnikiem kozakiem. Dzisiaj w lidze takich nie ma. Nie. O tym, że może faktycznie jestem bardzo dobry, pomyślałem tylko raz w karierze. Po golu na Wembley. Tak. Podejrzewam, że w sytuacjach sam na sam z bramkarzem tętno nigdy nie podskoczyło mi wyżej niż 65 uderzeń na minutę. Nie. A wszystko, zastanawiam się, a to nie było Old Trafford? Old Trafford. Old Trafford. Tu jest błąd w tekście. Mam lepsze kontakty niż Piotr Świerczewski. Na przykład w telefonie pod literką W znajdziecie Wengera. Nie. Gdyby Franciszek Smuda pozwolił mi grać na Euro 2012, a nie kazał być trenerem napastników, Polska wyszłaby z grupy. Tak. Praca przy kadrze była fajnym doświadczeniem. Gdyby nadarzyła się okazja, chętnie wróciłbym do roli trenera napastników. Tak. Jeśli zadzwoniłby do mnie trener Smuda, pakuję walizkę i jadę pomóc mu w odbudowie Wielkiego Widzewa. Nie. Sukcesów, jakie Jagiellonia osiągnęła za kadencji Michała Probierza, białostocki klub nie powtórzy przez najbliższe kilka lat. Nie. Byłem najlepszym Polakiem w historii Chicago Fire. Nie. Gdy wyjeżdżałem do Wolverhampton, to podskórnie przeczuwałem, że to niekoniecznie musi być liga skrojona pod moje parametry fizyczne. Nie. Gdybym przez całą... A miałeś prawdę mówić. Gdybym przez całą karierę grał w polskiej lidze, pobiłbym rekord Ernesta Pola i miałbym na koncie ponad 200 ligowych bramek. Tak. Po wkupnym Kamila Kosowskiego miałem duży problem, było w własnych siłach wrócić do domu. Tak. Umówmy się, że w porównaniu z najlepszymi baletmistrzami Wisły prezentowałem nocny, mocny poziom trzecioligowy. Tak. Dobra atmosfera w zespole nie zrobi się sama. Nocne Polaków rozmowy są niezbędne. Tak myślę. Przez szatnie Wisły przewinęło się kilku modowych oryginałów, ale i tak najbardziej niezapomniany był długi, prawie do kostek, czarny, skórzany płaszcz Marcina Baszczyńskiego. Tak. Mógł go tylko przebić ze swoją prążkowaną marynarką założoną na gołą klatę i garniturowymi krótkimi spodenkami Kamil Kosowski. Tak. Rewanż w Atenach z Panathinaikosem śni mi się do dziś. Sędziemu też powinien. To prawda. Gdybyście zapytali, czy wszystko w tym meczu było czyste, musiałbym odpowiedzieć pomidor. Dowodów nie mam. Pomidor. Ale przeczucia tak. Tak. Trener ma zawsze rację. Ma. Znałem kilku takich, którzy autorytet wyrabiali sobie nie charyzmą i umiejętnościami, a za pomocą krzyku i poczucia strachu. Tak. Klapki do śniadania są nieestetyczne i niehigieniczne. Rozumiem trenera Lettieriego. To prawda, potwierdzam. Tak. Tak. Paweł Brożek dogoni Kazimierza Kmiecika na liście najlepszych strzelców ekstraklasy. Przypomnę, 138 do 153. Nie. Tak, miałem propozycję z Termaliki. Tak. To było niesamowite. Ale nie przed tym sezonem, nie. Jak grała w czwartej lidze. Czwarta liga to był 2008 rok. Ktoś miał naprawdę dużą fantazję. To wtedy byłeś zawodnik... Pani prezes. Pani prezes. A ty co ty byłeś? 2008 rok to co ty? W jakim rozwiązałem kontrakt z Wolverhampton i byłem przed podpisaniem kontraktu z Chicago Fire. Chcielibyście do Termaliki nie siecza do czwartej ligi. To byłby sensacyjny transfer wtedy, rzeczywiście. Kuchnia francuska, klimat hiszpański, zarobki angielskie. Polecam. Zwłaszcza to trzecie. W ciągu najbliższych 10 lat wychowanek mojej akademii piłkarskiej strzeli gola w ekstraklasie. Tak. Ba, strzeli gola w reprezentacji Polski. Chciałbym, nie wiem. To nie jest odpowiedź, to nie jest odpowiedź. Pomidor już był. Był. To nie. Mentalność na najwyższym poziomie sportu to ponad, w sporcie to ponad połowa sukcesu. Tak. Gdy słyszę, że Neymar zarabia 1 euro na sekundę, to myślę sobie, że świat oszalał. Tak. Zdarzyło mi się, że schodziłem z boiska z poczuciem wstydu po swoim beznadziejnym występie. Oj tak. Wenger
To na koniec już. Wenger powiedział mi niedawno, że gdybym był szybszy, wziąłby mnie do Arsenalu. Nie wierzę. To była kurtuazja. Myślę, że tak. Co prawda troszeczkę nam się wymykałeś w niektórych odpowiedziach, za długie były te odpowiedzi na pytania, ale niech będzie. Tomasz Frankowski. Dziękujemy.